siemanko, witam na kanale. Chciałem się tak nagram taki krótki filmik, pokażę jak przykręcam sam pojedyncze płyty na skosie na poddaszu. Robota całkiem prosta, wystarczy sobie zrobić coś takiego. Docinamy sobie deskę, zwykłą deskę, jakby była jakaś grubsza, to lepsza. Ta deska będzie nam przytrzymywać płytę tutaj od spodu. Można sobie ją jeszcze regulować tutaj, będziemy dociskać płytę. Ustawiamy ją tak z 1,5 cm niżej tutaj do skosu. Tyczka do lasera będzie potrzebna. Tam gdzieś jest lopry. I ta poziomica też nam się przyda. Płyty docięte na 2,14. Akurat tyle mi tutaj wychodzi. Dobra, nie ma co gadać, trzeba się brać do roboty. Krótki filmik. Robota prosta, aczkolwiek wymaga troszkę siły fizycznej. Bierzemy sobie płytę tak. Obracamy. Opieramy sobie o głowę. Wkładamy tutaj. Przytrzymujemy sobie. I tutaj deska nam trzyma płytę bez problemu. I tutaj musimy sobie wyczuć palcem do tego, do profila. O, i tak. I dobijamy sobie nogą deseczkę tutaj, żeby było na równo z poprzednią płytą. Zaraz sobie oprzemy tyczką. O, podpieramy sobie tyczką. I jeszcze na środku sobie podpieram jedną poziomicą. Ustawiamy płyty tak, żeby tutaj była taka milimetrowa szczelina jeszcze. Nie dokładamy płyt jednej do drugiej zbyt ciasno. Zostawiamy taką milimetrową szczelinkę. Płyta w miarę leży. I jeszcze sobie tutaj sprawdzamy. Tak, żeby tutaj krawędź płyty nie nachodziła na ściankę kolankową. Tak, żeby tutaj, bo tu jeszcze jest profil V przykręcony, do niego będziemy przykręcać płytę, później pasuje. Dobra, leży tak jak trzeba. Wkrętareczka. Polecam takie coś. Wkręty na taśmie. Zaraz zobaczycie. Łapiemy sobie. Jedna strona. Tutaj wyszukujemy profile. Teraz tak, poziomica. Przenosimy sobie. Tak na razie łapiemy sobie wkrętem na środku, żeby można ściągnąć. Płyta się już trzyma. Przenosimy sobie resztę. No i co? 2 minutki, płyta przykręcona. I teraz tak, spięty pyk odbijamy. Odstawiamy sobie następną.
tak żeby tutaj płyta nam weszła, ona nam się tutaj ładnie oprze. Tu mamy przygotowane, wjeżdża następna płyta. I tak, trzymamy płytę, tak. Podrzucamy sobie, łapiemy od spodu, obracamy. To nie jest takie ciężkie. Opieramy sobie o głowę. Tam nam się ładnie opiera. Tu sobie palcem sprawdzamy. Można dobić. Pasuje. Opieramy. Tyczka raz. Poziom jeszcze dwa. Dobra, płyta nam się trzyma. Jeszcze drobne korekty. Tutaj, tak jak mówiłem, szczelinkę milimetrową zostawić. O. Tutaj dolega wszystko pięknie, ładnie. Kręcimy. Na środku. Jednego sobie złapiemy, żeby tą sztyczkę i poziomicę. Płyta się trzyma elegancko. Zimno trochę, kurze, minus 5 na polu. Mówię na polu, bo jestem spod Krakowa, więc mówię na polu. Aczkolwiek mam tu taką nagrzewnicę, zaraz wam pokażę. Ale na przykład dopóki nie ma wywełnowanego całego poddasza, no to całe ogrzewanie nie ma najmniejszego sensu. No i niestety pracuje się cały dzień na minusie. I następny pyk. I później na szerokości płyty 9 wkrętów. Raz, dwa, trzy. I teraz tak. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 wkrętów. Napierdalamy resztę. Taśma się skończyła. Następne. Poprawiam te wkręty, bo one lubią się poluzować. Wkładamy do tej taryczki. Naprawdę rewelacja, to urządzenie to jest rewelacja. Warto zainwestować. Ułatwia robotę strasznie. Mięsią wkrętów wkręcone w pół minuty.
Zakładamy następny. Kurwa, zimno było trochę. Wstawiamy. I jedziemy. Gotowe, dwie płyty przykręcone w ile? 10 minut. Tutaj, 20 telefon.